Zaczynamy podsumowanie dnia w Eska TV News. Adrian Harasim, zapraszam. Pracowity 50 Cent. Od ukazania się jego nowej płyty minęło zaledwie kilkanaście dni, a raper już ogłasza premierę kolejnego krążka. Następcą albumu Animal Ambition będzie dzieło Street King Immortal, które według najnowszych doniesień trafić ma do sprzedaży 16 września. Liza Stansfield w Polsce. Legendarna gwiazda piosenki wystąpi w naszym kraju na jedynym koncercie. Brytyjska wokalistka, której utwory podbijały listy przebojów w latach 90., powróciła z nowym krążkiem Seven. Album ukazał się w sprzedaży pod koniec stycznia, a premierowy materiał polscy fani usłyszą na żywo 3 listopada na warszawskim Torwarze. Mistrzostwa cały czas trwają, nie może więc zabraknąć związanych z nimi filmów. Oto dowód, że piłkę nożną oglądają nie tylko mężczyźni. Przed telewizorem doskonale mogą bawić się również psy. Hey buddy, you watching the World Cup? Oto jedyny kibic, którego nie interesują powtórki. Biografia legendarnego zespołu. Trwają prace nad filmem Straight Outta Compton, który opowie historię NWA, jednej z najważniejszych formacji amerykańskiego gangsta rapu, uważaną przez FBI za najniebezpieczniejszą grupę świata. Kilka dni temu do obsady dołączył aktor Marcus Callendar, który wcieli się w postać członka zespołu słynnego rapera Dr. Dre. Trzeci zlot fanów Ewy Farnej. Już 1 sierpnia do Złotoryi ma zjechać się 1500 fanów piosenkarki. Organizatorzy międzynarodowego zlotu fanów Ewy Farnej spodziewają się gości zarówno z Polski, jak i z Czech i Słowacji. A na miejscu czekać będzie na nich mnóstwo atrakcji, mniej lub bardziej związanych z ich idolką. Zaplanowano zarówno atrakcje sportowe, w tym mecz Polska-Czechy, jak i muzyczne. Na uczestników czekają konkursy wokalne, występy gwiazd programu X Factor i oczywiście specjalny koncert Ewy Farnej. Co ważne, dochód z imprezy zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Latająca deska w końcu powstała i choć nie lata jak ta z filmu Powrót do przyszłości, tak chyba każdy chciałby sobie na niej polatać. Lato w pełni i do rozrywek nad wodą można dodać kolejną. Billy Idol powraca. Legendarny punkowy wokalista pracuje nad 8. długogrającym krążkiem. Będzie to pierwszy od 9 lat album byłego członka zespołu Generation X, a jego premiera zbiegnie się w czasie z publikacją pamiętników artysty. Płyta oraz książka trafią do sprzedaży 9 października. James Blunt dla SK TV News. Gwiazdor festiwalu w Romantik, który w weekend odbył się we Wrocławiu tuż przed swoim występem, znalazł czas na specjalny wywiad dla SK TV News. Zobaczcie jego kolejną część. Yeah, you know, the music business is quite a shallow business. People talk about success in the form of like units of sales of albums, in terms of chart place, and we kind of forget to talk about maybe the art and the beauty in it. And there are so many musicians who have inspired me who aren't in the charts, who've never really sold millions of albums. And I think sometimes we focus too much on the shallow parts of the industry because that part of the industry makes money. And so, yeah, my inspirations have been people like Cat Power, who many of your viewers will have never heard of Elliot Smith, an incredible artist. And he's the guy whose music I heard. And because I heard that, I went to America to find the man who'd recorded him. And so, yeah, I think my measure of success is the pleasure that the music brings you rather than the position it is in the chart. Są takie zespoły, które bardziej są znane dzięki swoim teledyskom niż muzyce. Najlepszym przykładem jest grupa OK Go, której klipy są prawdziwymi arcydziełami. Najnowszy został nagrany zaledwie jednym ujęciem, a i tak robi wielkie wrażenie.
Jeżeli chodzi o pomysły na klipy, lepszych od nich po prostu nie ma. Hollywood w Warszawie. 22 września w Stołecznym Teatrze Wielkim odbędzie się spotkanie z jednym z najsłynniejszych hollywoodzkich aktorów, Alem Pacino. Rozmowa z gwiazdorem zapoczątkuje cykl spotkań An Evening With, podczas których publiczność będzie mogła zadawać pytania swoim idolom. Na razie jednak organizatorzy nie zdradzają nazwisk kolejnych gwiazd. Nowy klip Arctic Monkeys. Brytyjska formacja kontynuuje promocję swojej ostatniej płyty AM, której premiera odbyła się we wrześniu ubiegłego roku. W sieci ukazał się klip do kolejnego utworu z krążka, tym razem do kawałka Snap Out of It, a wideo przedstawia historię pięknej funky, która ma obsesję na punkcie indie rockowego zespołu. A teraz dowód, że wbrew ogólnie panującej opinii, dziewczyny też potrafią grać w piłkę. Ciekawe, ilu z Was, panowie, potrafiłoby zrobić coś takiego? I to się nazywa piękno piłki nożnej. Queen na żywo. Już wkrótce do sprzedaży trafi wyjątkowe koncertowe wydawnictwo legendarnego zespołu. Mowa o zapisie występu Queen w londyńskim teatrze The Rainbow w 1974 roku. Płyta ukaże się 9 września i będzie dostępna w dwóch wersjach, na CD i na DVD, albo na winylu. Mocna kampania społeczna. Słynne postacie ze świata kultury i mody wystąpiły w kontrowersyjnej kampanii reklamowej przeciwko stosowaniu tortur. Plakaty ukazują wokalistę Iggy Popa, projektanta Karla Lagerfelda, a nawet samego Dalai Lamę, którzy pobici, zakrwawieni i posiniaczeni mówią rzeczy, jakich nigdy by nie powiedzieli, jeśli nie zostaliby poddani torturom. Kampania błyskawicznie zdobyła rozgłos w sieci, a jej twórcy już planują kolejne plakaty. Niektórzy swoje psy wyprowadzają, jeżdżąc jednocześnie na rowerze. Problem pojawia się, gdy pies jest na przykład bulldogiem i raczej nie jest w stanie nadążyć. Ale internet na szczęście ma rozwiązanie na wszystko. Niestety w tym przypadku raczej nie można tego nazwać spacerem. I to było podsumowanie dnia w SKTV News. Adrian Harasim. Do zobaczenia.